Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Karmą trochę dzisiaj grałem. I jak gra karma? Co? Całkiem przyjemna. Do gry. Dobra, ja teraz troszeczkę inaczej idę w niebieski itemik. Złoty. Zobaczymy. Niebieski ma to do siebie, że ma spowalnianie potem. Ale za to weźmiemy sobie Lux i ten stoją, dobra. Mam junglera, pewnie przyjdzie, Olaf przyjdzie pewnie na żabkę zaraz. Nie na żabkę, na głazy. Ale pójdzie na górę, na żabę idzie. No a teoretycznie powinno się zaczynać z dołu, bo jest dwóch botów. Wtedy jest, wychodzi bez szwanku prawie, że nie. No niech zróbmy co chce. No niech se robię. Lux idzie na mida, jest wszystko ok. Jakoś to poukładane jest. Właśnie kurde, muszę sobie zrobić jakiś materiał o graczach LoL'a, ale raczej z złego punktu widzenia, bo ile tutaj tego jest, tego wyzywania. Tak, to jest po prostu masakra. Zrobisz coś raz, nie po ich myśli, zaraz cię od noobów wyzywają. Właśnie, mają na dżungli, nikt kurde, na rotuszce nie siedzi. Kurde, gra z połowa, a ludzie tu nie wiem, co sobie powymyślali. O kurde. Ty tam uważaj. Tam jest Brand i Caitlyn. Zrobię kamerę, lock, zamknę kamerę. Nie, wychodź tam tak. Tylko wardujcie, to się będzie przydawać. Uważaj, Brand w krzakach, cofnij się, bo cię zabiję! Uciekł, dobra. Dobra, ja mam Fionę. Masz Warda pod czwórką, Przemek, możesz kliknąć czwórkę i w krzaki. Wtedy będziesz widział, kto stoi w krzakach. Kurde, z mojego ku Fionie pół życia ale zabieram. Nie idź tam teraz tam nie idź. Aj, z czasem się nauczę. No myśl, ile my już w to gramy, a nadal ciężko jest opanować. No nie. Ciężko. Że z czasem wszystko dojdzie. Rzucę im tam wichry. Masz, Caitlyn. Ich Przemek, możesz obijać z daleka tak spokojnie. Hit and run, taki hit and run. Strzał i oddalasz się. Nie, tu będzie luzik. Nie? I ona nie ogarnie. Czy Fiora? Kurde, ciągle mówię Fiona, bo mi się ze Shrekiem kojarzy. Wiem właśnie. Ostatnio na filmie też mówiłeś Fiona. No. A grałem nią tyle czasu. Prawie jeszcze załatwiliśmy tego mastera. Natychmiast! Nie stój w miejscu, Przemek. Okej. Im więcej się będziesz ruszał, tym trudniej będzie cię zaatakować z dystansu jakimś atakiem niekierowanym. Naprzód!
Kurde, jak tak oglądam sobie ostatnio te LCS-y, to tam średnio mają 100 farmy na 10 minut. No, mają ostro. I tak właśnie, kurde, próbuję, no jest 5, 6 prawie minuta, ja mam 22. Kurde, blue by mi się przydał. Wyjątkowo. Cześć, nie ta liga. Jaka dywizja? Żadna dywizja. 25. 6 level. Nauka. O. Uczymy się. Uważaj, bo tam pułapki stoją. Ich los został przypieczętowany. Nie prowokuj mnie. Master mi tu schodzi. Cofnij się do miasta, Przemek, ulecz się. Dobra, Master sflashował. I ta liga, nie wiem, o co ci chodzi. Okej, okay, jungler coś się ogarnie, bo od razu zbiega, jak coś się dzieje. Przynajmniej o tyle pocieszenie. Znam drogę. Ja jeszcze 400 i wracam się. Mam już ulta. Okej, okay, good job. Dzięki za followka. Okej. Okay. To mi się podoba, ładna wymiana. Cofaj się! Sojusznik pokonany. Co tam robicie? Co było? Ulta rzucił, wiesz? A kto was załatwił? Nie, Przemka, Brand. Rzucił ulta, Caitlyn go dobiła z daleka. To się zaczęło odbijać. A mówiłem, cofnij się. A tak jest, chwila nieuwagi i jest zgonnie. Jak ktoś nie ogarnia, no to spokojnie, tam cię nie ubije, ale... Jeśli w miarę ogarnia skille, to wykorzysta to. No w tych początkowych fazach to raczej tak będzie luzik. No, na spokojnie. Później, jak już mamy wszyscy po 30 levelu, to już zaczyna się robić ciekawiej. No, to może trafić na takie wydarzenie. A są już, dobra. Dobra, wiesz co, ja się cofnę.
A ty się cofnij bardziej pod wieżę przynajmniej, bo tam cię wciągną, to cię zabiją. Z przyjemnością. O kurde, idą gnidy. Kurde, no będzie siedziała pod tą wieżą. Naprzód. Olaf tutaj krąży. Mógłby ich wyciągnąć z drugiej strony, ja sobie troszeczkę manę oszczędzę. Uważaj, za blisko stoisz! Kurde. O shit. Sojusznik pokonany. Ale mi jedzą. No, mogłem ci tarczę rzucić, ale się zgapiłem. Sojusznik pokonany. Znam drogę. Naprzód. Kurde, tego Mundo można by na tym... Kurde, nie to. Ja cię kręcę. Biłeś fiórkę? O, Olaf idzie, Olaf idzie. Strzelaj, strzelaj, nie cofaj się tam. Jest Olaf, to ciśnij z nim. Napiń dalej tego. Łupaj ultem. Masz jeszcze R. Zrobiłeś R, to walzerki. Gościa. Łupaj zerki. Tylko celny. Tomek, masz R-kę? Walbym z R-ką. Nie mam. Jak nie masz? Masz szósty level, nie wziąłeś? To ja tam muszę krok. Chodź, ono. Kieruję mną honor. Dobra, master już tutaj idzie. Cofa się do wieży na topie, więc będzie pewnie wracał. Bum. A mnie unieruchomiła pułapka. Hańmy ją sztukę wojenną. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Okej, okay, może odetnę masterowi drogę. No, dokładnie. O, ale to R-kę to musisz w ostateczności puszczać. Bo ona się długo odnawia. No. Bez wytchnienia. Czekaj, cofaj się. Cofaj się. Widziałeś go w krzakach, już się musisz cofać. Nie możesz stać, bo on cię szybko zabije. Niby tyle razy nie zginąłem. Co? O, wiesz, to z botami to się tak nie ginie często. Garnie. Dobra. Z dumą. Okej. Mogę spróbować zrobić szybko linię. Rób szybko linię. Musisz pomóc. O, widzisz, Brand poszedł teraz na górę. Lux.
Trzymaj tą wieżę, Przemek. Nie wychodź za nią za daleko, bo tam może się ten... Caitlyn może być. Ja idę Lux trochę pomóc. Dobra. Wow. Pak, nie zdążyłem. Jeszcze się kurde wyczyłem teraz. Zarąbiście. Co ona chciała zrobić? Dobra, tam Mundo jeszcze przyszedł. Biorę Caitlyn od tyłu. Trochę to dziwnie zaśmiał. Pomożesz mi? No nic to nie dało, nie udało się, Lux nie uratowałem, Brandium załatwił. I dupa. A potem jeszcze kurde nie trafiłem w Branda, nie? Splashowałem, nie trafiłem w tego gwindziarza. Smoka właśnie zrobili, spoko. Uważaj, Brand z tyłu, cofaj się, cofaj. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik został seryjnym. Może wam tam wpaść na dół na chwilę? No jak ja ich tu ściągnę, możesz wpaść. Poczekaj, ja się, no nie mam HP. Wiesz co, ja pójdę do miasta, podleczę się. A dobra, poczekaj, robimy tego. Tylko trochę kord, no ale masz ulta? Żeby zjechać za nimi? Tak, coś to możesz zjechać za nimi, nie? No czekaj, robimy teraz tego. Dobra. Mówicie te Herolda? Tak. No zrobimy go spokojnie. A Olaf jest dość dobry. Dobra, oni się tu teraz uwezmą na mnie. Bo jeszcze mnie ani razu nie zabili. My tu stoimy sobie przy wieży. Mhm. Uważaj na Branda, bo on dość kumaty jest. Co, okej, ten pierwszy? Ja ci rzucę tarczę, ja nie mam jeszcze... O. Czekaj, będę tu lądował. Nie podbiegaj, bo oni uciekną. Rzucam ci tarczę. Tir, no. Okej, nie udało się, już nie zdążyłem. Powolnie ci ją, jak chcesz. Nie biegnę. Nie próbuj. Muszę lecieć na topa, bo mi robi wieżę. No widzę, Fiora. A czekaj, ja spróbuję ją troszkę zajść. Może się uda i się nie kapnie. O, master. No, dobra. No ja niestety nic nie zrobię tą supportem, nie mam damage'u w ogóle, nie? No, mogę jedynie wam pomagać. O, Fiora już jest moja. O, no co? O, nawet wieżę ją zabiło. Hańmią sztukę wojenną! Brand, cofaj Przemek, cofaj. Naprzód. Daj im tam jeszcze. Za blisko. Uznaję, co to wojna. Dobra, powinienem już zrobić tą wieżę. Cofnij.
Zniszczono twoją wieżę. Czekaj, uśnijcie się trochę. O, cholera. Tak, każdym razem robię to samo. No, jak już się dasz złapać w stuna, to już koniec. Jak on w ciebie uderzy raz, pod ziemi, pod nogami ci kółko zrobi i potem cię trafi zwykłym ogniem, to cię stunuje, nie? A potem rzuca ulta, który się ogień odbija od wszystkiego. Jakby to był master gdzieś? Może tak wskazuje? Chyba będziemy musieli spuszować jakąś linię i iść wszyscy razem po prostu i tyle. Nie możemy cały czas swoje. Olaf by mi się tu przydał. No, oni nam spuszowali dół cały. Kurde, tam i to znowu. Tu na razie oni z dołu pójdą na górę pewnie. Idziemy za Olafem. Pochodź tu na Mida, idziemy z Lux. Nie, nie, nie zabijajmy tych stworów Olafowi. Poznałem, co to wojna. Natychmiast! Uwaga, Olaf, Mundo. Potrzebuję. Do. Przeciwnik pokonany. To fajnie, stój tam. Zawsze do wieży ucieka. Wieża cię obroni. W miarę możliwości. 3 na 1 to jest troszkę. Musimy się skupić na jednym, żeby załatwić. Ale co, widzę ma skórę. Kurde, na Olafa. Pomożesz tam Olafowi, bo ja nie zdążę. No, jak już dobra, Olaf sobie dał radę. Tylko fiorę trzeba. Zajdę fiorę od tyłu. No, ja już idę. Powinna sobie pójść. Dobra. Chyba, że od strony żaby, ale... Nie, padnie zaraz. Ona w ogóle korzysta ze swojego ulta, znaczy go załącza, ale nic z nim nie robi. Tak się stanie. No i barona można by zrobić na upartego. O. To by nam troszkę pomogło w spuszowaniu. Ten Olaf to też tak kurde nie za bardzo. Nie, dobrze ogarnia w miarę, znaczy przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo... przy jakimś fajcie widzę, że... No nie przeszkadza rzucam, mi w rzucam tym. Tego, uwaga. Tarcza. Kurde. Znowu źle nacisnąłem. Mam MP, kurde. Dobra, to ci tarczę jeszcze. Tu coś, mam ostatnią. Nie, pod tą wieżą to nie dam rady. Nie, trzeba ich wyciągnąć. Przemek, zabijaj tam na dole te mopki czerwone. Zabijam. Oni tu na razie są skupieni na nas, to tam nie bardzo wychodzą na ciebie. No,
mam na razie tarczy. Mam. No i 3 na 2 to... co on robi? Drake'a? No ładnie. Mam tarczy. Miałeś? Czekaj, ja się odrodzę. Albo nie, albo się odrodzę. Kurde. Nie odrodziłeś. Prawie. Nie, odrodziłem się tylko. A ja akurat nie miałem. Dobra, już do końca rozwal tą wieżę na dole. I spokoj, podchodź pod wieżę i w wieżę strzelaj. Pod wieżę podejdź. I w wieżę. Wieża na razie będzie atakowała miniony, więc spokojnie możesz. Dokładnie. No cofaj, cofaj, bo ci się... Uciekaj, uciekaj. Dobra, biegnę w nie twoją stronę. Nie obracaj się, uciekaj cały czas w dół. Nie, cały czas uciekaj. Ja biegnę w twoją stronę, więc... jakoś damy radę. Ja też idę z rzeki jakby coś. To mogę im odciąć trochę drogę. Nie od razu, to no dawaj próbujemy. To już da. Odpycham ich w twoją stronę. Ga? Nie, ładnie. Dobra, to ci zostawiam, idziemy na tą dwójkę. Mamy tutaj, na plecy im wyjdziemy. Znaczy ty im wyjdź, ja będę za tobą. Kurde, ruszę. No, bo chciałem ten... Ale nie widzą skoczyć. Nas chyba, poczekaj, stój w krzakach. Widzą nas, chciałem nie widzą skoczyć nas. Tą pierwszą. Rzucam ci tarczę i rzucam wira w nich. No i lecimy. Okej, wchodzimy. Tarcza. Kurde. Tam uciekł. Dobra, ja prawie zginęłem, bo ulta rzucił i prawie mnie rozwaliło. Rzeką będziesz szedł? Dobra, nie ma co, biorę. Biorę ledwo co żywa. Kieruje mną honor. Ej, ja zapomniałem, że mam jeszcze powolnienie. Je rzucał często. O, bot się tam ładnie sam spuszował. Więc 900. Dobra. Mundo tutaj jest. W środku jestem za nim, w sumie. Uważaj, Przemek, idzie ci z góry Caitlyn. Master też jest na rzece, ale... Master jest. Dawaj, Mundo. Nie ma gdzie uciec. Zrobiłem go. Odrzuciłem. Ładnie. Zabiła cię. Na dwójkę przechodzą. Tak, tak. To trzymaj się grupy. Musisz patrzeć na minimapę często, wiesz? To też musisz się nauczyć tego. Jak zapomnisz tam zerkać, tam na minimapie widzisz, czy oni gdzieś się tam błąkają. Dawajcie na ten. Dwóch na dole, jeden zabity, zostało dwóch. No to łupaj, łupaj, rzucam tarczę. O kurde, mamy Fiorę. No, ona raczej nie stanowi problemu. Rzucam jej ten. Pod dołu atakują ostro. To master tu idzie. Ale sobie idzie. I że zesmajtuje go? Miejmy na to nadzieję.
Dobra. No. No, no i już nie ma Mastera i git. Wejdźcie tam na bot. Okej. Okay. Ja się cofnę. To bym tak skoczył? Łapnął się. No. Dobra. O kurde, nie przełączyłem się bez sceny. O, już jest. Kurde, nie mam dół. Cofasz? Ale raz no, się w sumie na topa. Streamowałem bez sceny, czujesz? No. I sobie w sumie samemu możesz iść na topa, jak chcesz. I tam załatwisz tą fiorę. Nie do powstrzymania. Ja? No. No tam. Moim supportem? No, widziałeś, ile ona ma życia. Ułamek. Ile? Chyba, że chcesz, to pobiegnę. Za tobą. W sumie ona tak bije, ja. Nie, nie ogarnięty. Znaczy, Fiora jest fajną postacią. Cześć, NA. Kurczę, no widzisz, zapomniałem o tej scenie. Lipa straszna, no ale co zrobić? Ile godzina? Oj. Ten pierwszy. Okej, za mną jest Caitlyn. No na druga, bo musisz pomóc. Dobra. Ledwo co, oni się ale... skupili na mnie bardzo, wiesz, bo miałem mało. No dobra, HP. Ale choć cofniemy, bo jak to nam ktoś skoczy. No, cofnijmy. Okej. Okay. Mam jeszcze szmalu na to. Jakim cudem? Znowu się tam zapędziłeś trochę. Tą łaszką. Czemu? No, zginął. Kto cię ubił teraz? A znowu jakiś synek płonący. Nie, samemu to nie masz co, bo Ash jest akurat bardzo podatna na, no, na obrażenie. On jest słabą postacią. Ale jest mało, ma zatrzymałości. Musisz z nami chodzić bardziej. No, jak i trzymać się w drugiej linii. To mnie to jest pora, żeby chodzić grupowo, no. Bardziej. Tej solo nie ma co. Tu jest bram. No, dobra to. No, dobra, i mamy Mundo na tym. Akurat R-ki nie musisz na miniony, bo tym nie trafisz ich. R-ka jest fajna, jak ktoś ucieka, ma mało życia, nie? Tak. No to tą strzałą go zestunujesz i zadasz mu obrażenia. To jest global, więc możesz z końca mapy na drugi koniec strzelić. Kurde, ta to ginie. O kurcze. No, 12 razy. Tak. Tak mnie ta liga. Kurczę. Gościu mi zniknął, jak zrobiłem ten ulta. Ty poszli, kurde, do przodu, a nie widzieli, że z tyłu Master Yi się, kurde, wciska. No to już go. Teraz tu już za późno, już mi kurde wsadził kosę w plecy. Nie. Jemu też.
Oj, oj, oj. Dobra, tylko tu nie ma tych... Nie ma minionów. I lecimy. Nie, ta liga możemy zagrać, nie ma problemu. Gramy Nexta. Przemek, ty grasz jeszcze, czy nie? Ma. Co? Nie słyszę, musisz urywać się. Ja w Kimę. Kimę idziesz, dobra. A ty i tam? Ja mam czas, mogę grać. No to gramy Nexta. Uwaga, master. Dobra. Nie ładnie. Trojan. Witaj, Trojan. Ora. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Lux tu jest, a wy co? Oj, oj, oj. No my robimy? Bok. Wieżę. Nie wiem, po co ono się tak pana trójka? Nie wiem, ale zginę zaraz. Jak w pojedynkę przecież można ją załatwić. Zginęła, już nie dałem rady ocalić. No co, GG. Chyba tak, no to już nie ma sensu, oni już leżą. No ale nie zdążyłem ani jednego strzału. No właśnie poszło. Nie, no było nie easy. Ten głupi i to by miał zero zgonu. No cóż, dzięki temu on miał jakiś no. Jakiegoś killa.